Dzięki Smart Interaction w Twoim telewizorze Samsung Smart TV możesz używać swojego głosu do sterowania telewizorem. Oto krótki przegląd działania funkcji sterowania głosem. Używając sterowania głosowego musisz głośno, wyraźnie i poprawnie wypowiadać komendy w języku wybranym podczas konfigurowania funkcji. Możesz mówić bezpośrednio do telewizora lub skorzystać z mikrofonu umieszczonego w pilocie. Naciśnij klawisz głos na pilocie i wypowiedz komendę. Aby włączyć sterowanie głosowe, powiedz Smart TV. Na dole ekranu pojawi się pasek poleceń głosowych. Wypowiedz jedno ze słów lub komend umieszczonych na pasku. Zawartość listy poleceń będzie się różnić w zależności od używanych w danym momencie funkcji telewizora, a także od źródła podłączonego sygnału. Podczas aktywnego wejścia HDMI na liście poleceń znajdą się komendy: Wyłącz, Źródło, Odtwórz pauza, Poprzedni Następny. Zwiększ, zmniejsz głośność. Więcej. Aby zmienić źródło sygnału, powiedz źródło, a następnie nazwę źródła sygnału, które chcesz wybrać. Na przykład komenda źródło HDMI1 przełączy na sygnał z wejścia HDMI1. Oglądając film lub pokaz slajdów, możesz w każdej chwili zatrzymać odtwarzanie. Powiedz pauza lub odtwórz. Aby przejść do kolejnych rozdziałów filmu, powiedz następny lub poprzedni. Powiedz więcej, aby wyświetlić listę pozostałych poleceń głosowych. Na ekranie pojawi się zestaw takich funkcji i usług jak Smart Hub, Samsung Apps, Search All, Family Story, Fitness, Kids Home. Wypowiedz nazwę funkcji lub usługi i zostaniesz do niej przeniesiony. Powiedz web browser, aby przejść do przeglądarki internetowej Samsung Smart TV. Telewizor uruchomi stronę główną. Telewizor wyposażony jest w pilota Touch Control. Posiada on przycisk Voice z ikonką mikrofonu, a także wbudowany mikrofon. Nie musisz za każdym razem wypowiadać komendy więcej, aby dotrzeć do pełnej listy poleceń głosowych. Możesz wypowiedzieć dowolne polecenie głosowe w czasie, gdy wyświetlony jest pasek poleceń głosowych. Spróbujmy. Smart TV. Smart Hub. W ten sposób od razu przeszliśmy do menu Smart Hub. Przed pierwszym użyciem Zalecamy przejście przez test środowiska kontroli za pomocą głosu. Jeśli znajdujesz się w odległości większej niż 4 metry od telewizora, użyj mikrofonu wbudowanego w pilocie. Naciśnij przycisk Głos i wypowiedz komendę. Mikrofon umieszczony jest w górnej części pilota. To tylko kilka sposobów na użycie sterowania głosowego w Twoim Samsung Smart TV.